Cześć, witam Cię, tu Krystian Karczyński. Ten przykład, te równanie różniczkowe podesłał mi pan Damian na Facebooku. Cóż to w nim zauważamy dziwnego? No wszystko, tak? To nie jest takie normalne równanie różniczkowe, jak się przyzwyczailiśmy, że ma literki Y i X. Tu są jakieś dziwne literki. No i nic dziwnego, że są dziwne, bo to równanie to jest równanie z fizyki. Ja oczywiście zaznaczam od razu, zastrzegam się na samym początku, jestem słaby z fizyki, nie umiem fizyki, nie mam kompletnie pojęcia, co oznacza to równanie. Natomiast nie będzie mi to, mam nadzieję, nie przeszkadzało w tym, żeby je po prostu rozwiązać matematycznie, bo to jest równanie normalne matematyczne, czyli dzisiaj matematykę stosujemy w fizyce. Zaraz tu będziemy się w niego wgryzać, je odczytywać. Jak w ogóle podejść do niego, nie? No bo tu w ogóle nie ma żadnych liczb, tak? Ktoś mógł powiedzieć, czemu tu nie ma jakieś dziesiątki albo piątki, tu są same literki. Także zaraz spokojnie je rozwiążemy. Tutaj w tym filmiku chcę Ci zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na rozwiązywanie zadań właśnie, w których są inne literki, jak do tego podejść. No i druga ważna rzecz, to jest troszkę nawiązanie do tego, co mówiłem tydzień temu, do takiej wskazówki dnia sprzed tygodnia, w której bardzo tutaj kładłem nacisk, żeby rozwiązywać dużo prostych przykładów, żeby dobrze nauczyć się schematu, być bardzo sprawnym w schemacie i wtedy można się zastanawiać nad innymi rzeczami. No słowem, żeby dużo przykładów, nawet jak już umiesz coś rozwiązywać, to i tak żebyś robił z tego przykłady, żeby się jeszcze z tego wyszkolić i to tutaj bardzo nam zagra. Będziemy korzystać ze schematu rozwiązywania normalnych równań różniczkowych, normalnego pierwszego rzędu, bo to jest takie równanie, to jest normalne, liniowe, różniczkowe pierwszego rzędu. Ja je pokazałem, jak je rozwiązywać, te równania różniczkowe z tego schematu w moim kursie równań różniczkowych. Jeżeli nie umiesz tego schematu, to tu Cię odsyłam i zapraszam. Nie będę uczył oczywiście teraz rozwiązywać równania różniczkowe jako takie. Jest to takie najbardziej typowy typ równania różniczkowego, który jeżeli ktoś ma równanie różniczkowe, to na pewno ma ten typ. Równanie różniczkowe liniowe. No bo cóż. Pierwsza rzecz w równaniach różniczkowych, dużo jest literek, trzeba się zorientować, co tu jest, jak to tam jest. Jest zmienna zależna od jakiejś, czyli jest funkcja, jest zmienna niezależna, no i są, jeżeli jakieś inne literki nam zostały, to są jakieś stałe, nie? W tych naszych równaniach, jakie się rozwiązywało najczęściej na lekcji, zmienną zależną od innej był Y był zależny od x-a, zmienną niezależną był x właśnie, no i były jakieś liczby. No a tu jest troszkę inaczej. Po czym to rozpoznajemy? Zobacz, tutaj to duża wskazówka, co tu jest napisane. dv po dt, czyli pochodna z funkcji v po t. Czyli już wszystko wiemy. V to jest funkcja zmiennej t, skoro tutaj jest zapisana jej pochodna po t, a t to jest zmienna niezależna zapewne czas, tak? Zapewne m to jest masa, natomiast nie mam pojęcia, co to jest u i nie mam pojęcia, co to jest l, bo nie znam się na fizyce i nie wiem, co to równanie opisuje tak właściwie, jakie zjawisko. No ale równania różniczkowe opisują jakieś zjawiska i to też pewno coś tam opisuje. Natomiast m, l, u, czyli pozostałe literki, ta, ta i ta, to możemy potraktować, że to są stałe, przynajmniej mam nadzieję. Na pewno śmiało patrząc na te równanie możemy takie potraktować. Tutaj widzisz, często tutaj już jest potrzebna wiedza, żeby zinterpretować jakieś równanie, potrzebna jest wiedza pozamatematyczna, czyli właśnie fizyczna, nie? Często. Ale to jest, wydaje mi się, dosyć proste równanie takie. Czyli to jest normalne równanie liniowe. Tu jest pochodna funkcji, tu jest funkcja, a tu jest jakaś stała i przemnożone przez stałe. I rozwiązujemy je normalnie schematem i nie panikujemy przede wszystkim. No to co? Najpierw równanie różniczkowe jednorodne, czyli po prawej stronie daje 0, rozdzielam zmienne, to na prawo. Tutaj przerzucam tak, v, wszystko co z v musi znaleźć się po lewej, tak jak się rozwiązywało, wiesz, te z y i z y. Wszystko co z y po lewej, wszystko co z x na prawo. Tutaj x jest t, tak? Czyli przerzucam na prawo dt, no jeszcze m sobie przerzucę tak z rozpędu właściwie na prawo, tak? I mam coś takiego. Ja wiem, że są takie wzory zaczarowane, że od razu podstawiasz do wzoru i masz rozwiązanie. Myślę, że całki musisz policzyć, ale podstawiasz do wzoru i masz rozwiązanie od razu równania. I często ci na fizyce czy na mechanice wykładowcy stosują takie wzory. No właściwie ma to sens, no bo
tutaj trzeba się koncentrować na fizyce i na mechanice, a nie na rozwiązywaniu równań, któreś powinieneś umieć z matematyki. No ale ja nie korzystam z żadnych takich tu królików w kapeluszu i normalnie rozwiązuję schematem uzmieniania stałej. Mam rozdzielone zmienne, wszystko co jest jedną zmienną na lewej, wszystko co jest drugą zmienną na prawej, czyli tutaj zmienne to są V i T. Obustronnie całkuję, całka po lewej bardzo prosta i po prawej, zobacz, też bardzo prosta wbrew pozorom. Tu ktoś mógłby już spanikować na tej całce. Ale pamiętamy, że L i M to są stałe. No jak są stałe, to normalnie przed całką. A jak przed całką, no to mamy coś takiego. I sprawa jest oczywista. Całka z tego jest tyle oczywiście, a całka z DT to jest normalnie T. Tak samo jak całka z DX to jest X. Kopiemy do V, czyli obie strony traktuję stałą. Ja tu takie patenciki robię, jakie pokazuję w swoim kursie. Może się nauczysz jakoś inaczej, po swojemu nie ma sprawy. No w każdym razie mamy rozwiązanie równania tego, gdzie po prawej stronie 0, nie tego jeszcze, które jest równe tyle. Tu jeszcze tam patenty E do tego razy E do tego i E do C to jest C, czyli wyszedłem na coś takiego. Pokazuję to wszystko dokładnie w kursie tu, tak? Jakbyś tu się gdzieś zagubił, a skąd jest tu i nagle jestem tu, no to tam kilka kroków opuściłem. Teraz uzmieniam stałą, czyli zamiast C piszę, uwaga, nie C od X, jak się pisało, bo tutaj naszą zmienną niezależną jest T, czyli C od T, tak właściwie prawidłowo powinno być. Tak, jakbym pisał tu C od X, to bym się tam wkopał w jakieś tarapaty później. Liczę z tego pochodną, czyli pochodna z pierwszego razy niezmienione drugie to jest to. Natomiast tutaj napisałem niezmienione pierwsze razy pochodna z drugiego. I pochodna z drugiego to jest pochodna funkcji złożonej E do czegoś to jest to E do czegoś, tak? I razy pochodna tutaj tego w środku, czyli pochodna minus LM razy T, pochodną liczę po T, tak? Czyli to jest normalnie stała razy T, czyli stałą można przed pochodną, pochodna z T to jest 1, no słowem ta pochodna będzie tyle. Widać, że tu jest takie groźne jakieś dzielenie L przez M, to za wiele nam tu w niczym nie przeszkadza. To traktuję normalnie jak stałą, te L przez M, bo L i M to są istotnie stałe. Teraz tą pochodną, nawet tu już nie sprzątam, wstawiam do równania tutaj w miejsce tego DV po DT, wstawiam tą wyliczoną pochodną, no pochodna z V, tak, czyli pochodna z V jest tyle, wstawiam to tutaj, plus L i za V wstawiam to, równa się LU. Teraz zauważmy pewne skróty, jakbym to sobie przemnożył przez M, ten nawias, czyli tu mam dwa składniki, ten i ten. Jakbym to przemnożył przez M, tu by się nic nie skróciło, ale jakbym ten drugi przemnożył przez M, tu M z M by się skrócił, tak, w tym drugim składniku i zostałoby minus L razy to, a tu jest plus L razy to, czyli to samo ze zmienionym znakiem, czyli to i to się skróci i wychodzę tylko na coś takiego. M razy ten pierwszy składnik. Możesz to sobie rozpisać powoli sam. Nie? No to kopię dalej na następnym slajdzie. Zaczynam tu od tego. Dzielę przez M i zamiast dzielić przez to, to pomnożę sobie przez to. Wiesz, taka sztuczka, no żeby było zgrabniej. E do minus LMT razy E do LMT. To pamiętasz, takie same potęgi, wykładniki się dodaje, minus LM, L przez M razy T plus LM przez T się by skróciło. No, słowem wyjdę, to by się skróciło z tym, słowem wyjdę na coś takiego. Mam nadzieję, że nie zamotałem tutaj za mocno. Zamiast dzielić przez to, to mnożę przez to, tylko że tu jest znak plus, a tu był minus, tak? To powoduje, że to i to się skróci po lewej, a po prawej wyjdę na coś takiego. Całka. No już się domyślamy, że ta całka nie będzie taka groźna, bo tu można wykonać taki manewr, stałą wyłączyć przez znak całki i mam do policzenia całkę z tego i znowu spokojnie pamiętam, że to jest stała L przez M. To jest jakby stała A, tak? Czyli mam wzór taki elementarny E do AT, prosta całka, bez żadnych przeszczęści, bez podstawień, wychodzę na coś takiego, 1 przez A, E do AT, czyli mam te L przez M traktuję jako jedną stałą, nie? Tu jak to się M z M się skróci, L z L się skróci i wychodzę na coś takiego. Czyli wracając się tam na poprzednim slajdzie, V było tyle z poprzedniego slajdu, C od T już mam policzone jest tyle, czyli V jest tyle. To jeszcze mogę przemnożyć to razy to, żeby ładnie wyglądało i wychodzę na coś takiego. I wychodzę na... I to jest rozwiązanie. Wyznaczona moja funkcja V, zapewne to jest prędkość, tak, z tego równania. Czyli V to się równa tyle przy takich założeniach, które zrobiłem na początku. Gdyby tą funkcję postawić do tego równania, to równanie, które coś tam opisuje, jakieś zjawisko zapewne fizyczne, będzie spełnione. Jaki tu bardzo ważny morał z tego zadania? Żeby nie panikować na stałych i drugi bardzo ważny morał, musisz, właśnie jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na początku, musisz dobrze znać schemat, nie zastanawiać się, co tu się robi. Wyobraź sobie, że
jak robiłeś na samym początku równania różniczkowe liniowe, to zrobiłeś 2-3 przykłady i powiedziałeś sobie, aha, no to tak się robi, no to umiem już, dobra, to idę dalej. I robiłeś coś innego, takie jakieś następne tam tematy. No okej, okay. Tylko wyobraź sobie, że teraz dostajesz takie zadania, tak? A jedyne, co zrobiłeś z tego podstawowego schematu, to są 2-3 przykłady i powiedziałeś sobie, że już umiesz, nie? No bo ci się wydawało, że umiesz, bo ci wychodzą 2-3 przykłady, tak? No to by się zakończyło kompletną katastrofą, byś się zastanawiał tutaj, w jakim ty punkcie jesteś w ogóle schematu, tak? Co masz robić w schemacie, co teraz, tak? Zamiast myśleć nad tymi stałymi, jak tu rozbroić te stałe, nie? I to by się zakończyło kompletną porażką. Dlaczego? Dlatego trzeba dobrze rozwiązać dużo przykładów z tych zadań prostych, w tym przypadku no, ze schematu na rozwiązywanie układ, równa, nie układu, no po prostu równania różniczkowego liniowego pierwszego rzędu. No i jak dużo ich rozwiązałeś, to ten schemat już jest mechanicznie, krok po kroku, sam wiesz, co trzeba robić, nie zastanawiasz się nad tym, możesz się mierzyć z takimi jakimiś bardziej zaawansowanymi zagadnieniami, nie? No to tyle, mam nadzieję, że ten filmik ci pomógł, może nie tyle nawet z matematyką, ale właśnie co z fizyką, mechaniką, jak widać robi się tam właściwie dokładnie matematykę, no plus te kilka modyfikacji, że literki są inne, nie? I jakieś tam jeszcze kilka niespodzianek cię czeka przy tej robocie. Tyle, dzięki, pozdrawiam.